Panie burmistrzu, w jaki sposób miasto Kalety pomaga przedsiębiorcom, którzy mają problemy wynikające z pandemii koronawirusa? 30 marca wydałem zarządzenie burmistrza zmieniające stawki czynszu lokali użytkowych, których właścicielem jest miasto Kalety. Wprowadziłem zmianę, która dotyczyła zmiany stawki za metr kwadratowy najmowanego lokalu. W stosunku do tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu pandemii, ta stawka wynosi za metr kwadratowy tego lokalu użytkowego 10 groszy. Mamy takich lokali użytkowych w mieście około 20. Natomiast z zapisów tego zarządzenia burmistrza skorzystało 10 najemców lokali użytkowych. Ta kwota ulgi, którą udzieliliśmy zarówno za marzec, jak i za kwiecień, to kwota około 17,5 tysiąca złotych. Ja dla przykładu tak podam, panie redaktorze, podam przykład lokalu użytkowego, który jest najmowany od miasta, największego lokalu, to jest 212 metrów kwadratowych. Normalnie przedsiębiorca, tutaj akurat mówię o przedsiębiorcy z branży gastronomii, normalnie ten przedsiębiorca za marzec, za kwiecień musiałby zapłacić ponad 8 tysięcy złotych czynszu, a zapłacił za te dwa miesiące 42 zł. Także myślę, że jest to duża, duża pomoc. Skorzystały z zapisu tego rozporządzenia również osoby prowadzące działalność gospodarczą fryzerską, kosmetyczną, tak. Sami widzieliśmy w mieście, które lokale użytkowe działają, które nie działają, także tutaj nasi urzędnicy dzwonili do przedsiębiorców i informowali o wejściu w życie tego zarządzenia burmistrza. Tą formą pomocy chcieliśmy objąć również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność edukacyjną w naszych lokalach użytkowych, ale okazało się w ostatnich dniach marca, że my dla tych przedsiębiorców wypłacamy wszystkie dotacje, które wypłacane były również w poprzednich miesiącach, ze względu na to, że nie było dzieci w tych placówkach, dlatego postanowiliśmy, że jeżeli my tym przedsiębiorcom wypłacamy te należne dotacje, to też nie możemy ich zwolnić z tego czynszu, nie możemy zastosować tej zniżki. Także tak jak powiedziałem, ta forma pomocy to była forma pomocy w sumie łatwa do wprowadzenia, bo była to kompetencja burmistrza i tak na szybko można powiedzieć tym przedsiębiorcom, żeśmy pomogli. Dotyczy to marca, kwietnia. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wiadomo, że zależy nam na tym, żeby ci przedsiębiorcy przetrwali, bo jak przetrwają przedsiębiorcy, to jest szansa, że przetrwa też gmina. Natomiast kolejne formy pomocy są w przygotowaniu, panie redaktorze. No właśnie mam pytanie odnośnie podatku od nieruchomości. Czy rozważane jest zwolnienie albo jeżeli nie zwolnienie, to przynajmniej odroczenie płatności z tytułu tego podatku? To jest trudniejszy temat. Na pewno nie będzie problemu z odroczeniem tych płatności. To myślę, że z tym nie będzie najmniejszego problemu. Przygotowujemy się do jakiegoś projektu, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Taka zdalna sesja Rady Miejskiej ma odbyć się 27 kwietnia i ten projekt uchwały będzie procedowany na Radzie Miejskiej. Natomiast no tutaj też musimy wziąć pod uwagę już przy tym projekcie uchwały jednak systematyczne, niepokojące dane, które dopływają do mnie w ciągu ostatnich godzin od skarbnika miasta, między innymi o spadku dochodów w podatku dochodowym, udział gminy w podatku PIT. Na przykład w styczniu mieliśmy ponad 700 tysięcy, w marcu mamy tylko 300 tysięcy, spadają nam subwencje, spada nam kwota subwencji oświatowej, ale mimo wszystko będziemy starali się
do tych przedsiębiorców, tak jak powiedziałem, jakąś formę pomocy, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości przedstawić. Na pewno tutaj bardzo indywidualnie do każdego przypadku będziemy podchodzić. Na pewno będą potrzebne jakieś wiarygodne informacje potwierdzone danymi z Urzędu Skarbowego o utracie dochodów. Także jaki będzie ostateczny kształt tej uchwały, to na pewno będziemy wiedzieli, tak jak powiedziałem, po obradach Rady Miejskiej. To dla przedsiębiorców, a czy inni mieszkańcy Kalet mogą liczyć na jakieś ulgi? Takiego programu nie mamy w tej chwili przygotowanego, natomiast też w sposób na pewno indywidualny będziemy pochylać się nad każdym przypadkiem. Jeżeli faktycznie zwróci się do nas mieszkaniec, który miał problemy z pracą zawodową i utracił dochody, to też na pewno będziemy starali się mu pomóc. Dobrze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.